Marian Rzeźnik, znany wrzesiński przedsiębiorca, nosi się z zamiarem sprzedania 2,5-hektarowej działki między ulicą Objazdową a Fromborską. Na razie rozpoczęły się na tym terenie prace porządkowe. Wiadomo, ładniejsze lepiej się sprzedaje. Przy markecie Biedronka u zbiegu ulicy Wrocławskiej i Objazdowej trwa budowa samoobsługowej stacji benzynowej firmy Lotos. Roboty mają się zakończyć za kilka tygodni. Zakończyła się budowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Kalickiej. Trwają ostatnie prace wykończeniowe. Oficjalne otwarcie dopiero wiosną, gdy urośnie trawa pod plandekami. Nowy obiekt będzie mógł pomieścić 825 widzów. To więcej niż stadion miejski przy ulicy Kosynierów.